Ja mam świadectwo wczorajszego dnia. Śpiewaliśmy dzisiaj, że serce gryzie nostalgia, po duszy płynie łza. I to mnie skłoniło, żeby wam o czymś opowiedzieć. Jesteśmy ci, którzy widzą, tak? I widzimy daleko dalej niż to, co przedstawiają nam media, niż to, co się jakby objawia publicznie, oficjalnie. No i ja widzę, tak? I to zaczęło kłaść się ciężarem na mojej duszy. I zaczęłam, widząc, odczuwać strach. I to mnie zatrzymało, ponieważ przestałam widzieć sens w robieniu czegokolwiek, skoro i tak właśnie wszystko się kończy. I przedwczoraj zobaczyłam na Facebooku poselstwo z 2017 roku, Froja Gadka, o modlitwie językami. Wysłuchałam go i stwierdziłam, że zamknę internet. Nie będę słuchała najnowszych doniesień i po prostu oddzielę się i będę modliła się językami. Pierwszy obraz, który zobaczyłam, to właśnie kiedyś miałam taki proroczy obraz klepsydry. Klepsydra, czyli ten piach na górze, to jest to, co będzie. Przesypuje się przez wąskie gardło jest i wsypuje się do tego, co było. I ja zobaczyłam, że teraz większość ludzi ma właśnie tą nostalgię za tym, co było i ma obawę w stosunku do tego, co będzie. I ja wpadłam właśnie w to. Skurczyło się do takich rozmiarów, do takiego malutkiego, wiecie, prześwitu. A tymczasem to jest taka kula. Jest ogromne, a było jest, już go nie ma, a będzie, też tego nie ma, bo nie wiemy, co będzie. I owszem, widzimy coś, ale nie dlatego, żeby się tego obawiać, tylko dlatego, żeby znać czasy i pory. I żeby w ogóle stanąć tu, gdzie jesteś, bo Bóg jest Bogiem jest. I w ogóle zacząć działać tu, gdzie jesteśmy. Julitka, mówiłaś o tym oczekiwaniu Jezusa i ja wczoraj się modliłam tymi językami. I wiecie, to było jak osadzenie się w rzeczywistości. W ogóle z mojego ducha wyszło: umiłowałam Twoje przyjście. Umiłowałam Twoje przyjście. W ogóle dzisiaj nie chcę słyszeć o tych wszystkich rzeczach, które wiem, że będą. Odzyskałam radość w ogóle bycia tu i teraz. Tu i teraz. I dzisiaj jeździliśmy tutaj na nabożeństwo i tam podniósł się taki delikatny strach. I wiecie, zaczęłam się modlić językami, zaczęłam śpiewać nową pieśń i dziękować Bogu za to, że jest Bogiem, który jest, że daje mannę na każdy dzień. I w ogóle tego, co było, nie wspominam, a to, co będzie, to będzie dalej jest, tylko dzień później i tyle.